ten strażnik ma kamizelkę kuloodporną. Tam już jesteśmy już tak zmęczeni, że już nam jest po prostu wszystko jedno. Tam jest już niebezpiecznie. Oj, chyba nie pojedziemy. O Jezu, jak on się załamał, patrz, on już normalnie po prostu nie może. Ale pachnie wybornie, wiecie? Dał tam jakieś przyprawy. Okazało się, że jeszcze jedna zmiana. Tym razem już ten strażnik ma kamizelkę kuloodporną. No i tak wygląda bardziej poważnie. No. I znowu trochę czekania. To jest więcej policji niż citizens. No jak? Care of duty. Oni dbają o swoich tych. Przyjechaliśmy. No nie mogę gadać, bo dzieci się już niecierpliwią, a tutaj jeszcze chodzą kozy, więc nie ułatwiają życia. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy w koszarach wojskowych, w miejscu, do którego chcieliśmy tutaj dotrzeć, bo będąc w Quetta, niektórych jakby zmuszają do tego, żeby szli do hotelu i mniej więcej... Afri! I mniej więcej to tak wygląda, że właśnie ten chłopaczek na motorze spytali się, czy jedziesz samochodem, jesteś czy motorem? Motorem, no to od razu idziesz do hotelu. A wy czym jesteście? Kamperem? Kamperem. No to będziecie tutaj spać na miejscu, więc super, nie? On do hotelu, a my tutaj i to jest tak, jak żeśmy chcieli, bo on chciał jechać do hotelu, a my chcieliśmy zostać tutaj. Jutro o 9 rano mamy...
nas zabiorą do tego biura, mimo że jest piątek i dzień wolny, to wystawią nam ten dokument, a jakby to policyjne biuro tam pracuje. Ja tu muszę podkarmiać już dzieci, żeby spokój był. Nie wiem dokładnie, gdzie będziemy spali. Chłopaki nam tu się przyglądają. Miejsce, w którym akurat tutaj się zatrzymaliśmy, gdzie nam kazali zaparkować, no jest mało sympatyczne, no ale cóż. Nam już jesteśmy już tak zmęczeni, że już nam jest po prostu wszystko jedno, tak szczerze. Takżeśmy się pięknie urządzili. No, mogłoby być lepiej, co będę wam tutaj dużo gadać. Szkoda, że nie pozwolili nam być właśnie tutaj. Pokazuję wam takie wielkie boisko, widzicie? I tam chcieliśmy się ustawić gdzieś pod płotem. Tam dalej na lewo nawet jest jakaś zielenina. Tam jak widzicie te drzewka. Tam taki fajny placyk, naprawdę byłoby nam tam dobrze. Ale oni stwierdzili, że tam jest już niebezpiecznie. Chociaż oczywiście to ciul prawda, bo cały ten teren, który widać aż tam do gór, to jest teren wojskowy, który jest ogrodzony i wszędzie są wieżyczki i wszędzie są strażnicy. Ale tutaj zaraz za mną, po prawej, jest budka strażnika i oni chcieli po prostu, żebyśmy przy tej budce byli, żebyśmy byli super bezpieczni. Punktualnie o 9 przyjechali po nas na motorku i będziemy jechać do tego biura po ten dokument, który jest potrzebny do dalszej jazdy. Proszę bardzo, to jest gościna. Herbatę nam podadzą. Ale pachnie wybornie, wiecie? Dał tam jakieś przyprawy. Super. Thank you so much. No, trochę tutaj to trwa w tych biurach, ale jak dają herbatę, to nie będziemy narzekać. Nie krzyczą. A jak zwykle każdy jest bardzo miły, ale oni mają po prostu no, swoje procedury i wszystko musi trwać. No. Niedźwiedź już tutaj drugą herbatę popija. Już się pytał, czy nas tutaj jesteśmy więźniami i czy zostaniemy tutaj na zawsze. Ale po prostu... oni się też tak cieszą bardzo, że mają z kim pogadać. To jest też taki kontakt z zewnętrznym światem. I są po prostu ciekawi. Ciekawi podróżowania, ciekawi też naszego właśnie życia. Pytają się zawsze, co robiłeś, jaki jest twój zawód, skąd jesteś. Ile masz dzieci? Ile masz dzieci? To jest standardowe pytanie. Jest, czy jesteście małżeństwem? Ile lat jesteście małżeństwem? Czy macie dzieci? I jak mówię za długo, to pękają ze śmiechu. No i właśnie niedźwiedź ma tutaj takie fajne swoje odpowiedzi, czyli jak się pytają, jak długo jesteście małżeństwem, to on zawsze mówi za długo i wybucha śmiechem i wszyscy już po prostu są przeszczęśliwi. On ma parę takich właśnie standardowych żarcików, a drugi twój żarcik to jest, że jest ze mną za karę. No. No więc chłopy uwielbiają po prostu, a że wszędzie są mężczyźni, więc od razu sobie podają rękę. Słuchajcie, to kiedyś muszę to nagrać.
To jest zaraz sobie podają rękę i się cieszą, że swego chłopa znaleźli. No i tak potem to idzie. No i ponieważ nie wiem, czy dlatego nas tak długo obsługują, bo jest tak sympatycznie, czy po prostu tak ma być. Czy może już wszystko mamy załatwione, bo dostaliśmy ten papier, ale czekamy teraz na konwój, tak? Na to, żeby znowu przyjechali po nas policjanci i wzięli nas dalej. Z tego, co nam mówił wczoraj komendant, to musimy raz jeszcze wrócić na tamten komisariat, tam gdzie żeśmy spali, bo tam on znowu też musi jakiś jeszcze papier wydać i będziemy jechać dalej. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze tylko 2 dni, no. Póki co dobrze się bawimy, nie? No. Jest fun. No. Może miejsca do spania nie są najlepsze, ale generalnie rzecz biorąc... Ale się wysypiamy. Jest ok, mamy święty spokój i można spać. A jeszcze chciałam powiedzieć, że nie dość, że tutaj się pije herbatę w biurach, to jeszcze jak widzicie, można palić papierosy. Prawie tak jak u nas za komuny. Biuro też wygląda tak jak u nas za komuny. Tak więc... To jest swojsko. No, takie swojskie klimaty. Niedźwiedź czuje się w takim ruchu ulicznym jak ryba w wodzie. That's fucking freedom. Poprosiliśmy ich, czy możemy po drodze się zatrzymać i kupić wodę i chleb. No i nie było problemu. Wprawdzie wzięli nas do takiego chyba najbardziej europejskiego, zachodniego sklepu, jaki tutaj jest, ale to nie szkodzi. Jedziemy. Tak, mamy i jedziemy. No, tak więc fajnie jest. No, generalnie my jesteśmy bardzo zadowoleni. A potem jeszcze powiem więcej. Big time. No w samochodzie coś nam tam, ja nie wiem. Dojedziemy do Islamabadu, to podjedziemy. Musimy jechać do mechanika. Coś nam tłucze. A, bo tam jest zamknięty przejazd kolejowy, a my skręcamy w lewo. No trudno, musimy czekać. Ten nie umie się przestawić, ma przecież tyle miejsca, by się mógł przestawić. To kombinuje jakiś niedzielny kierowca, tudzież powinnam powiedzieć piątkowy. Bo mamy piątek, czyli tutejszą niedzielę. Dobra, nie umiał wycofać, to pojechał do przodu. No patrz, tu musi bardziej na prawo, bo zaraz tu zarwiesz. No dobra, tyle o ile. Bardziej chyba, jeszcze. Dobra, leć. No? No, nie wiem jak lusterkami, ale chyba mamy wyżej, nie? No dobra, jedź, już teraz jedź. Okej, okay. No tylko lusterko. It's okay. It's only like mirror. It's not a problem.
czasami zadziwia nas organizacja pracy tutaj, na przykład w ostatnim biurze mają kserokopiarkę i jest tam specjalny pracownik, który tylko i wyłącznie, jego obowiązkiem jest robienie kserokopii. A nie mają tutaj zanadto tych, wiecie, petentów w tych biurach. A tutaj, gdzie jesteśmy, jak widzicie, na zapleczu tego komisariatu, niedaleko, gdzie żeśmy my zaraz obok spali, jest wysypisko śmieci, na którym pasą się kozy. Tak więc, tak tutaj wygląda. Jedną nogą w niektórych miejscach już są jakby w cywilizacji, a drugą nogą jeszcze w jakimś tam starym świecie, a właściwie miejscami utknęli między jednym a drugim. Ze śmieciami jest problem w tych krajach, bo bardzo często oni po prostu nie mają takiego systemu jak u nas w Europie wywożenia śmieci. Więc ja bym nie winiła zawsze tych ludzi, że oni są takimi brudasami, ale po prostu ci ludzie nie mają co zrobić z tymi śmieciami. Taka niestety jest prawda. Chłopaki będą nam liczyć naklejki pewnie. A ta koza ma tutaj, widzę, taki worek, żeby mała kózka przestała już pić mleko. Ale patent. Rewelacja. Trochę się wstydzi, ale tutaj za różkami to lubi. O, proszę. Każdy lubi za łóżkami. A jakie mają fajne, długie uszy. Fajne. Super. Jeszcze? O, teraz to już nie będę mogła odejść. No to taki miny wali, że nie go szla trafi. O, już chcemy spać. O matko. My to mamy taki ubaw z naszymi psami, naprawdę. One jeszcze są bardzo młode i cały czas się chcą bawić i robią takie różne śmieszne rzeczy. Czekamy teraz na konwój i słuchajcie, będziemy wyjeżdżać z Quetta. Ale żeśmy właśnie rozmawialiśmy z tym Duńczykiem, w ogóle obserwujemy jak on się zachowuje, bo on, wczoraj go wzięli do hotelu, ale on bardzo wczoraj długo czekał na ten konwój, żeby go wziął do hotelu i bardzo był zdenerwowany, bo był głodny i zmęczony, no my to rozumiemy, więc nasze odczucia tej podróży, tego konwoju są zupełnie inne, dlatego, że my jesteśmy dość niezależni, tak? Mamy swój hotel na dachu, mamy swoją restaurację, mamy zapasy jedzenia, bo przyjechaliśmy dobrze przygotowani, więc mamy swoje zapasy i jak trzeba poczekać, tak jak teraz czekamy, to my okej, super, to wyprowadzimy psy na spacer, to sobie coś przekąsimy, zrobimy sobie nieraz herbatkę nawet i więc nam to nie przeszkadza, nie? Jak nam każą się gdzieś zatrzymać, że tu śpimy, czy tu śpimy, no dobra, to śpimy tu, to śpimy tam, czy tu, to dla nas aż taka wielka różnica nie jest, to wiadomo, że nie chcielibyśmy w takim miejscu spędzić na przykład tygodnie, ale tak na jedną noc to tak naprawdę nie ma znaczenia. Natomiast dla takiej osoby, która jedzie na motorze albo właśnie z plecakiem, to może być zupełnie inny odbiór. A druga sprawa, też właśnie jak do tego podchodzisz, nie? Jemu się spieszy, on chciałby to jak najszybciej, on tam ma jakieś, wiecie, rezerwacje właśnie, to nie jest trasa, którą możesz zrobić szybko. W ogóle ja mam takie wrażenie, że to są kraje, gdzie tutaj nic nie jest szybko. I dużo rzeczy jest takich nieprzewidywalnych. To nie jest Europa, że masz rezerwację w hotelu, czy jakiś kupiony bilet, albo musisz wrócić do pracy. Nikogo to tutaj nie obchodzi. Tutaj oni sobie żyją swoim życiem i dla nich takie pojęcie, wiecie, czy coś jest dzisiaj, czy jutro, to oni są tacy bardzo swobodni. Nam osobiście się to bardzo podoba, bo tak naprawdę rzecz biorąc, w życiu różnie bywa. To takie typowe inshallah, tak? Czyli jak Allah da, jak wszystko dobrze pójdzie, to pójdzie, a jak nie pójdzie, to okej. Oni się po prostu niczym nie stresują, więc nam podoba się ich podejście, taka filozofia życia. Uważamy właśnie, że tak powinno się w życiu życie przeżyć,
na zasadzie, że oczywiście masz, robisz jakieś plany, co chcesz w życiu zrobić i osiągnąć, czy danego dnia coś chcesz zrobić, ale niekoniecznie to się uda. I jak się to nie uda, to nie robisz z tego powodu jakiejś tragedii, nie? No, a ludzie z Europy, ze świata zachodniego, często jest tak, że właśnie stawiają wszystko na ostrzu noża, bo jakby, no bo są tak przyzwyczajeni, nie? Że termin to jest termin, że jak ci ktoś powie, że coś jest dzisiaj, to jest dzisiaj. A przecież nawet w tym naszym wysoko cywilizowanym świecie nie zawsze tak wychodzi, bo różne rzeczy się zdarzają. Skończyli się modlić, no możemy jechać. No i pewnie nasza kolejna zmiana. Momentami ciężko się jedzie, bo oni czasem tak pędzą, że po prostu ich gubimy i wyprzedzają na trzeciego. A znowu inny samochód jedzie tak wolno, że po prostu jest za wolno. Tak więc praktycznie nigdy nie jest w sam raz. No, czasem jest w sam raz może. Nasz Duńczyk ma już dość. Ten kawałek to naprawdę był jak wyścig. Wyścig o życie, tak naprawdę rzecz biorąc. Ale nic to. Zapalimy papieroska. Niech się dzieje wola boska, jak to mówi zawsze niedźwiedź. Oj, chyba nie pojedziemy. O Jezu, jak on się załamał. Patrz, on już normalnie po prostu nie może. Chyba nie pojedziemy, a przynajmniej nie za szybko, bo chyba samochód nie może odpalić. A, może odpali? Oni się śmieją z niego, kurwa. No. Oni sami z siebie się śmieją. Oni rozumieją bezsens tej całej sytuacji. No. A jest tam po drodze jakieś miasto, żeby pieniądze wymienić? Nie ma teraz żadnych dużych miast po drodze, jest nic. To będziemy w dolarach płacić za ropę. A co, nie starczy nam? No nie, no tu jeszcze mamy. No dzisiaj do końca dnia nam wystarczy. Tam mamy 20 litrów. Nie ma gdzie tu wydawać pieniędzy. No. Tak więc raczej nam starczy. A jakoś paliwa? Najwyżej kupimy tyle paliwa, ile pieniędzy mamy. No, mamy 8 tysięcy, to nam trochę starczy. No, 30 litrów możemy kupić prawie. No to 30 litrów, no to ja cię proszę, to jest pół baku. To na tym do Islamabadu dojedziesz. No nie, jest 1000 km prawie. Tak. No ja pierdolę, hopy. Widzisz? Bo zaraz sam pojadę. Tutaj jest darmowy kurs cierpliwości. Po prostu. Każdy, kto ma problem... Mamy już papier, możemy jechać. No mamy papier i dalej jesteśmy w konwoju. Może byśmy gdzieś uciekli, kuźwa, co? W pole. No to by tak. Ale w sumie to my byśmy mogli się zgubić, jak będą pędzić tak jak tamci. Ta. Ale cię zgarnią zaraz na kolejnym posterunku. Musimy przekroczyć granicę z Beluczystanem, ale musimy do końca Beluczystanu.
No bo ci zaraz następny patrol zgarnie. No nie mogą odpalić. Na kable będą odpalać. No dobrze. Nie, no pokazuje, chyba będziemy jechać innym. Tak. Tamten nas poprowadzi. Patrzcie, w tym coś nie jedzie. No, jedzie ciężarówka. Ale już została zatrzymana i będziemy jechać. Dawaj. To właśnie mamy jakieś takie ciekawe sytuacje na drodze. Tutaj przed chwilą mieliśmy, właśnie wyprzedzają tak, że w ogóle nie ma widoczności, ale jadą. O, tak jak ten, zobaczcie co się dzieje. I tu, tam nic nie widzisz. Gdzie on widzi teraz? Czy coś tam jedzie z naprzeciwka? Tam jest zakręt przed nami. Taka szkoda, że nie możemy spać tutaj. Jest tak pięknie po prostu. Może trudno pokazać teraz, bo no teraz to w ogóle, bo tu akurat drogę budują i jest, już robi się ciemno. Ale po prostu po drodze, no przepiękne miejsca były do spania na dziko jak złoto. Tutaj po lewej jest rzeka, w której nawet jest woda. W niektórych miejscach więcej, a w innych miejscach mniej. Ja jeszcze spróbuję. Super, ale niestety zwiedzamy tylko przez okno. I co? Kolejna zmiana? Wydaje nam się, że już mamy niedaleko do posterunku policji. O, w miarę ciepło.
mamy kolejną zmianę. Mamy nadzieję, że to ostatnia zmiana. No to czekamy sobie. Trochę jest tego czekania. Czasem więcej, czasem mniej. Generalnie naszym zdaniem jest bardzo dobra organizacja tego całego konwoju, ale też właśnie tutaj chłopczyk zagląda. Dzień dobry. Tak. Uwaga. Hello. Dużo tutaj zdjęć. Wszyscy chcą się fotografować. Nam to nie przeszkadza, my jesteśmy ok z tym, nie irytuje nas to, my rozumiemy. Ja też robię dużo zdjęć, więc ja rozumiem, że ktoś sobie chce zrobić zdjęcia. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.